dzisiejszym webinarze. Moje nazwisko Janusz Tomczak. Ja od roku 1990 do dnia dzisiejszego prowadzę własną działalność gospodarczą. W latach 2002-2007 kończyłem studia wyższe w zarządzaniu marketingu, a kierunek zarządzanie zasobami ludzkimi. Natomiast od roku 2016 jestem czynnym inwestorem Skyward Community, natomiast w roku 2018 i 2019 odbyłem szkolenie 3D Coaching and Business. Jest to szkolenie, które dało mi tytuł ambasadora, jak również 8 osobom z Polski. To szkolenie 3D Coaching and Business było zorganizowane przez naszą firmę, które miało na celu przede wszystkim podniesienie umiejętności sprzedaży, budowania struktur, jak również pozyskiwania partnerów i inwestorów biznesowych. Trening ten zakończył się 10 maja 2019 roku w Dubaju, gdzie otrzymaliśmy tytuł i dyplom i status ambasadora Skyward Community. Z Polski ukończyło ten trening 8 osób, między innymi nasza dyrektor regionalna, pani Natalia Fujtak, Janusz Tomczak, Mariusz Duczmański, Tomasz Wajta, Grzegorz Hutnik, Tomasz Żarnecki, Dmitrij Zajtnikow i Krzysztof Dawidiuk. Wszystko to się odbyło pod kierunkiem pana Jurija Galaty, to jest ten pan tutaj, który jest międzynarodowym coachem, trenerem biznesu, osobą, która ma wszechstronne umiejętności, jeżeli chodzi o szkolenie grup sprzedażowych na całym świecie. Między innymi ostatnio szkolił też grupy z firmy AstraZeneca, która to firma na dzień dzisiejszy jest jedną z 3 dostarczających szczepionki na COVID-19. Wszystko to się odbyło pod kierunkiem i z założenia naszej dyrekcji, naszego głównego szefa, pana Jurija Kudraszowa, to jest ten pan, który stoi koło mnie. I trening ten dał nam początek takiej szerszej współpracy ze Skyward Community. Ja byłem w Białorusi 3-krotnie, to jest miejsce, w którym jest siedziba główna naszej firmy w Mińsku. Natomiast w Marina Horce, to jest miejscowość 70 km na wschód od Mińska, znajduje się nasz poligon doświadczalny, miejsce, w którym jest certyfikowana nasza technologia Skyway, i tam byłem w niej 3-krotnie na tak zwanych ekofestiwalach. Są to festiwale organizowane dla pokazania naszej technologii, to co osiągnęliśmy w danym roku i jak wygląda nasza technologia i transport strunowy dla inwestorów, sympatyków i gości, którzy przybyli na ten festiwal. Byłem tam 3-krotnie w roku 2017, 2018 i 2019. Natomiast w roku 2020 festiwal na pandemię, która odbywa się na całym świecie, został przełożony. Nie odbył się on na wolnym powietrzu, ale był w miesiącu październiku zorganizowany online. Mamy w tej chwili 1 lipca. Już powinniśmy mieć informację o tym, czy będzie organizowany ekofestiwal. Z tego, co ja mam informacje na dzień dzisiejszy, festiwal też będzie prowadzony online ze względu na nadal trwającą pandemię na świecie. Oprócz tego byłem jeszcze 2-krotnie na konferencjach, które były organizowane przez naszą macierzystą firmę Skyward Community. Jest to miejsce, w którym mamy podsumowanie naszej działalności. I ta konferencja powoduje to, że na niej spotykają się wszyscy tylko i wyłącznie przedstawiciele i partnerzy Skyward Community. Natomiast chciałbym jeszcze powiedzieć kilka słów na temat tej konferencji, bo na konferencji ostatniej, która się odbyła w roku 2019, bo była ta konferencja taka szczególna, bo wtedy było 5-lecie podsumowania naszej firmy. Drodzy Państwo, oprócz tego chciałbym jeszcze powiedzieć kilka słów o miejscu, czyli Marina Horce. Jest tam kilka takich miejsc, gdzie są
z imienia i nazwiska zarejestrowani, pokazani nasi inwestorzy, którzy to w pewnym momencie, w odpowiednim czasie zainwestowali odpowiednią część środków, aby wspomóc naszą technologię. Między innymi jest tam Muzeum Skyway'a, które się mieści w takim miejscu, gdzie jest przystanek do dokowania naszych pojazdów i tam na parterze jest zorganizowane muzeum, gdzie jest pokazana cała praca pana Anatolija Junickiego, który swoją pracą już od blisko 40 lat stara się wprowadzić technologię strunową na całym świecie. Inwestorzy, którzy do 16 kwietnia 2017 roku zainwestowali ponad $1000, mieli możliwość z imienia i nazwiska zostać umieszczeni na takim suficie, który ma taką historię, że mam konstelację gwiazd i tam między innymi ja miałem tą okazję, tą przyjemność, że moje nazwisko zostało tam uwzględnione. Widzicie mnie tu Państwo w takim kółeczku. Oprócz tego jest jeszcze kilka innych miejsc, gdzie zapytali się również inwestorzy. To jest park zadowolonych, tam jest kilka takich osób, które mają swój wizerunek i odlew w brązie w skali 1:1 i to jest finansowane z prywatnych środków pana Junickiego. Tyle wstępu, drodzy Państwo. Chciałem teraz zaprosić na krótki film, który pokazuje historię, który pokazuje tym, czym się zajmujemy i to, na czym transport strunowy polega. Film jest zaledwie 3-minutowy, ale jak to mówią, jeden obraz to 1000 słów, więc zapraszam serdecznie i on wiele już tutaj powie i zrobi takie wprowadzenie do naszej dalszej prezentacji. Co tu się dzieje dzisiaj? We'll be right back.
Okej, dziękuję. Przechodzimy do prezentacji głównej. Drodzy Państwo, trochę historii, trochę dnia dzisiejszego. Postaram się to wszystko opowiedzieć Państwu w kilkadziesiąt minut, aby przedstawić Wam i przybliżyć Waszemu sercu technologię transportu strunowego. Otóż historia transportu to jest tak długa jak świat. Zaczęło się wszystko od koła. Pamiętacie Państwo pierwsze takie koła kamienne, które po prostu posłużyły do transportu jakichś tam wozów. Następnie przeszliśmy już do transportu kołowego, w sensie takiego jak rowery, jakieś tam samochody, etc. I doszliśmy do współczesności, mamy rok 1914, rosyjska fabryka słodyczy Nimen dla uatrakcyjnienia sprzedaży wprowadziła takie rysunki kolorowe z wizją przyszłości transportu. Miała ona przedstawić to, co się zadzieje na naszych drogach za blisko 200 lat. Widzimy tutaj już eskapadę, widzimy jakieś tam balony latające, tramwaje i to, co sobie wyobrażał nasz artysta science fiction z tym, co się zadzieje za 200 lat. Już wtedy przewidywał on, że za 200 lat będzie bardzo duży ruch na drogach, chaos, duże niebezpieczeństwo, no bo po prostu cywilizacja idzie do przodu i z tego względu mamy to, co jest na dzień dzisiejszy. Drodzy Państwo, na dzień dzisiejszy sytuacja wygląda w bardzo podobny sposób, jak widzimy tutaj na załączonych obrazkach. Mamy drogi, gdzie przez artystę chaos występuje, ogromne niebezpieczeństwo. Widzimy drogę między USA i Meksykiem, gdzie tysiące samochodów, które są przedostępne, odprawić w jedną i drugą stronę. I to wszystko powoduje to, że my dzisiaj walczymy z kilkoma poważnymi zagrożeniami, z którymi próbują sobie poradzić zarówno politycy, inżynierowie, jak i wizjonerzy, którzy chcą, aby nasz świat w przyszłości był nie dla naszych pokoleń następnych, jak również, żeby było bezpiecznie, tanio i żebyśmy żyli zdrowo i dobrze z ekologią. To, co się dzieje na drogach, również dotyczy dróg morskich. Można powiedzieć, że tutaj jest bardzo duże, ogromne natężenie ruchu, bo wiecie Państwo, że większość towarów, jakie są transportowane dzisiaj, to są głównie drogą morską. Miałem okazję rozmawiać kilka miesięcy temu z osobą, która zajmuje się paliwami i powiedziała mi, że jakbyśmy tak ustawili statki, które pływają po morzach i oceanach, tak, w takiej drodze jak na autostradzie, to byłoby po prostu to przerażające, bo ten ruch jest przeogromny. Wiemy, że pandemia troszeczkę to skorygowała, ale drodzy Państwo, nic nie stoi w miejscu. Dzisiaj to, co było kilka miesięcy temu jeszcze takim ograniczeniem, znowu nabiera tempa i mamy na to, co na dzień dzisiejszy jest, bardzo rozbujaną już naszą technologię, tą transportową i przesył towarów. Jednym z takich elementów, który był dosyć istotny kilka miesięcy temu, to był ten zator, drodzy Państwo, na kanale Sueskim, gdzie widzieliście, że wystarczył jeden statek, który po prostu stanął w poprzek kanału i zablokował już przepływ towarowy na świecie. I dlatego między innymi dzisiejszy webinar jest po to, żebyśmy przedstawili Państwu, jak również światu, alternatywę, że jest inna możliwość, dużo tańsza, bardziej ekologiczna i kilkadziesiąt razy lepsze. Ale wracamy do webinaru. Mamy wybudowane fantastyczne na dzień dzisiejszy infrastrukturę, zarówno kolejowe. Niemniej one też ulegają poważnym zagrożeniom, bo to, co człowiek próbuje naturze wyrwać, ona nie udaje tak wytwarki. Mam kilka takich przykładów. Fantastycznie wybudowane drogi do Bliskiego Wschodu, które są wybudowane przez górze kostkowe na dalekiej północy. Natomiast stacje kolejowe, które są wybudowane, często są zasypywane przez śnieżne. Natomiast w naszej strefie klimatycznej mamy do czynienia z sytuacją taką, że ze względu na ocieplenie klimatu mamy lokalne takie
zastąpienia, występujące duże. No, jesteśmy w takim okresie teraz bardzo dobrym, w okresie czerwca i lipca. Widzicie Państwo, co się dzieje u nas. Już kilka wsi praktycznie zostało zmiecionych z powierzchni ziemi. I tutaj występują pierwsze zagrożenia, które ma rozwiązać transport strunowy. Przede wszystkim przeciążenie tych tras transportowych i brak ich zabezpieczeń. Kolejnym elementem, który jest niezwykle istotny dla nas, dla naszych przyszłych pokoleń, to jest, drodzy Państwo, ochrona naszego powietrza. Przepraszam, coś mi tu dzisiaj ten mój komputer szwankuje. Zaraz to ustawię. Czyli mamy zanieczyszczenie środowiska naturalnego poprzez, drodzy Państwo, ogromne zużycie paliw naturalnych, czyli węgla, gazu, ropy naftowej. To powoduje to, że ta dzisiejsza cywilizacja, która jest w tej chwili głównym czynnikiem, motorem napędzającym na świecie, ma też swoje minusy, a mianowicie takie, że poprzez wysokie wydobycie i zużycie my zanieczyszczamy nasze środowisko naturalne. Ma to odzwierciedlenie w powietrzu, w wodzie, dlatego kolejnym elementem, który jest do naprawienia, którym jest wielką troską naszych polityków, przedstawicieli ochrony środowiska, to jest walka z jego zanieczyszczeniem. Drodzy Państwo, my dzisiaj w dobie takiej wielkiej industrializacji czerpiemy bardzo dużo energii elektrycznej, która jest wydobywana i wytwarzana przede wszystkim z paliw naturalnych, czyli z węgla, gazu, ropy naftowej, część z energii jądrowej i zaledwie 8% wodoru i 2-3% odnawialnych źródeł energii. Te źródła odnawialnej energii to przede wszystkim energia uzyskiwana z wiatru, słońca, wody i spalania śmieci. Czyli kolejny element, który jest wielką naszą troską, to jest uzyskiwanie tej energii z naturalnych źródeł energii, odnawialnych źródeł energii, ale tu też są pewne zagrożenia. Ja ten slajd bardzo lubię. Pokazuje, że tutaj mamy piękne tereny, takie górzyste doliny. Widzicie Państwo pagórki, gdzie są zabudowane panelami fotowoltaicznymi, które po prostu służą do pozyskiwania energii. To jest kolejny problem, nad którym walczą i z którym się zmierzają nasi inżynierowie i politycy na świecie, a mianowicie wielkie zużycie energii elektrycznej. Transport nasz, głównie ten, który mamy w tej chwili na dyspozycji na ziemi, to jest głównie transport samochodowy, morski, samolotowy, czyli to są wszystko transporty, które zużywają bardzo duże zasoby energii. Jest wiele rodzajów transportu, drodzy Państwo, na świecie. Mamy też takie transporty lokalne. Między innymi tu taki funikar jest pokazany. To jest kolejka taka górska, gdzie wykorzystywane są one do przewozu transportu ludzi i towarów, ale te transporty, które tu widzicie, zarówno ten górski, jak i ten przeprawę rzeczną, czy tam wyciąg narciarski, one się wszystkie cechują tym, że każdy z nich ma zewnętrzne źródło zasilania. Są różne próby wyniesienia transportu na drugi poziom, ponieważ no, infrastruktura dróg jest taka, a nie inna. Mamy tutaj przykład zbudowanej kolei w latach 20. ubiegłego wieku w Niemczech nad rzeką. On funkcjonuje do dnia dzisiejszego, natomiast on nie uzyskał jakiejś tam światowej aprobaty ze względu na bardzo duże koszty utrzymania i pracy ludzkiej i materiałów. To samo dotyczy, proszę Państwa, dnia dzisiejszego. Mamy również kolej magnetyczną, która jest kolejnym takim elementem nowoczesnego transportu, ale z powyższych względów, czyli ze względów na bardzo duże zaangażowanie materiałów pracy ludzkiej i duże koszty utrzymania, nie uzyskała powszechnej aprobaty na świecie. Drodzy Państwo, co to się dzisiaj dzieje z tym komputerem?
Jest na świecie na przełomie XX i XXI wieku. Pojawiło się kilku wizjonerów, osób, które dzięki swojej pracy i zaangażowaniu popchnęły technologię zarówno w transporcie, jak i w budownictwie do przodu. Między innymi tych czterech tutaj szacownych panów, których widzicie na zdjęciu, mianowicie pan Aleksander Ford, Gustav Eiffel, Aleksander Ciołkowski i nasz twórca naszej technologii, pan Anatolij Junicki. Pan Henry Ford przede wszystkim to jest osoba, która zasłużyła się tym, że stworzył pierwszą taśmę do produkcji samochodów, taką linię produkcyjną. Między innymi ta produkcja spowodowała to, że ten transport samochodowy został produkowany taniej, szybciej i był bardziej dostępny. Andrzej Ciołkowski to jest osoba, która się bardzo zasłużyła w kosmizmie radzieckim. Z jego wielkiego doświadczenia i prac czerpie do dzisiejszego nasz twórca naszej technologii, pan Anatolij Junicki. Gustav Eiffel natomiast osoba jedna z najbardziej znanych na świecie, w Europie. Osoba, która się zasłużyła tym przede wszystkim, że wybudowała wieżę Eiffla na ówczesne Expo w roku 1900, jak również to budowniczy mostów i konstrukcji stalowych i żeliwnych. I twórca naszej technologii, pan Anatolij Junicki, który od blisko 40 lat udoskonala i wprowadza technologię transportu strunowego na świecie. Po to, żeśmy się tutaj spotkali. Pan Anatolij Junicki jest głównym konstruktorem Skyway, jak również inżynierem i twórcą mnóstwo prac naukowych, jak również jest wynalazcą technologii strunowej i technologii kosmicznej wynoszenia bez takiego pozaorbitalnego wynoszenia rakiet, bez wydobycia energii paliwowej. I dużo takiego ciekawego powiedział, że tworzymy branżę transportu i infrastruktury, która nie zgorsza takie nasze lotnictwo, kolej i przewóz samochodowy. Ja mam okazję widzieć teraz pana Junickiego i pamiętam na jednym z tych festiwalów, o których mówiłem wcześniej, że pan Junicki tworzył powiedział to zdanie, to jest jak najbardziej prawdziwe, ale też mówił nam taką historię, że mamy bardzo duże, proszę państwa, zagrożenie, jeżeli chodzi o to, jak widzi nas konkurencja, bo nie ukrywajmy się, że ten transport, który w tej chwili oferuje pan Junicki całemu światu poprzez pracę swoją i swojego zespołu, jak również poprzez naszą pracę tak zwaną marketingową i pozyskiwania środków na to, powoduje to, że mamy ogromną konkurencję i bardzo duży hejt, jeżeli chodzi o naszą technologię. Pan Anatolij Junicki od blisko 40 lat opracowuje technologię transportu strunowego, jak również tą technologię wynoszenia w stratosferę okołoziemską. Natomiast jest przedstawicielem i osobą, która też zdobyła kilka grantów dla USA, która pokazywała pracę na przykład na temat naszego transportu i miast linearnych. Jak również jest twórcą naszej technologii, która już jest na dzień dzisiejszy. I to, co widzicie państwo na tych dwóch slajdach, to jest pokazana nasza technologia na dzień dzisiejszy. To jest miejsce, w którym jest certyfikowana i opracowywana nasza i technologia, jak również testowana. To jest miejsce Marina Horka, jak mówiłem wcześniej, ten poligon, gdzie już widzicie państwo zdjęcia z realu i gdzie tą wizję naszego artysty science fiction przyspieszyliśmy o blisko 100 lat. Nasza technologia transportu strunowego jest oparta na takiej technologii struny. I proszę sobie zobaczyć, tutaj mamy korpus struny, który jest stalowy. Wewnątrz korpusu takiego zamkniętego, już zobaczymy, na dzisiaj coś mi nie idzie do rysowania. Dobra, wewnątrz tego korpusu mamy zabetonowane struny, które są naciągnięte pod naprężone i zespawane elektrycznie i zadaniem tego betonu i tego korpusu to jest przede wszystkim utrwalanie tych strun, wzmocnienie ścian, konserwacja i pochłonięcie hałasu. Ja miałem okazję trzykrotnie mieć
tą możliwość, że jechałem transportem strunowym. Po tych strunach, drodzy Państwo, muszę powiedzieć, że to jest na bardzo wysokim i przyzwoitym poziomie. Natomiast jeżeli pójdziemy dalej, to struna nasza oparta jest między innymi na konstrukcji takiej właśnie żelbetowo-strunowej, tak jak widzicie tutaj na konstrukcjach kilku wież takich przekaźnikowych, bo one właśnie między innymi przez pracę tych naszych poprzedników zostały wykorzystane w naszej technologii. Mamy tutaj doskonały przykład wykorzystania i porównania, jak może wyglądać transport strunowy, drodzy Państwo, do mostu strunowego, bo to też jest również konstrukcja strunowa mostu. Widzicie tutaj potężna konstrukcja stalowo-żelbetowa z asfaltem, tysiące ton i nasza lekka konstrukcja, która oparta jest na strunach. Po niej jeżdżą na przykład nasze unibusy U4210. To są pojazdy, które potrafią zabrać 14 osób. I przy wybudowanej infrastrukturze możemy tych osób przewieźć nawet 50 tysięcy. Po takich strunach mogą zarówno jeździć pojazdy osobowe, jak i towarowe. Dzięki naszej konstrukcji, która jest zbudowana na tym tutaj przykładzie, widzicie Państwo, tu mamy pojazd osobowy, czyli oparta jest na strunach, struny są wzmocnione na podporach, to wszystko jest zabetonowane i zakotwiczone w gruncie. Dla nas nie ma problemu, jeżeli chodzi o grunt i topografię terenu, bo nasz transport jest od 5 do 150 metrów nad poziomem gruntu. Niezależnie, czy to będzie w infrastrukturze już istniejącej, czy nowo wybudowanej, my możemy poprowadzić nasze trasy i widzicie Państwo tutaj przykład naszych unibusów, które jeżdżą po naszych strunach. Przepustowość może być nawet w okresie 2-3 sekund, jeżeli jest duże natężenie ruchu. Każdy pojazd jest niezależny. Wszystko to jest sterowane za pomocą technologii blockchain, także nie ma możliwości interwencji z zewnątrz. Widzieliście Państwo możliwość przewożenia osób, ale również możemy przewozić transport towarowy, który w tej chwili jest naprawdę na takim topowym miejscu, jeżeli chodzi o zainteresowanie naszych przyszłych inwestorów. Przykład przekroju strun, które są wykorzystywane w naszym transporcie. Widzicie tutaj zdjęcia z realu wykonane w roku 2018 na branżowych targach Innotrans. To są takie targi, które są organizowane średnio co 2 lata i na nich są pokazywane właśnie przede wszystkim wszystkie urządzenia do transportu kolejowego, samochodowego plus maszyny budowlane i my na tych targach byliśmy już 2-krotnie. 3 rodzaje transportu: półsztywny, tak zwana kratownica i uginający się. Wszystkie one są kompatybilne i wszystkie współpracują ze sobą. Przykład znowu z realu Marina Horka, macie tutaj 2 przykłady pokazania naszego transportu na tej półsztywnej konstrukcji. Drodzy Państwo, porusza się pojazd Unibus 4210, a na takiej półsztywnej Unibike 4621. Ja miałem okazję w roku 2019 Unibusem U4210 jechać po tej konstrukcji tutaj, tej półsztywnej. Także widzicie, że to jest, nie ma różnicy, czy jedzie Unibike U4621 czy U4210. Do wykorzystania są również trasy, ponieważ one są kompatybilne. Ogromną zaletą naszego transportu jest również to, że możemy go implementować zarówno do wybudowanej infrastruktury, jak i infrastruktury nowej. I tu jest doskonały przykładowo jakiejś tam galerii handlowej, gdzie możemy za pomocą bardzo prostego zabiegu spowodować, że po prostu nasze unibajki, unibusy będą po prostu transportowane bezpośrednio do tych miejsc. Czyli reasumując, jakie problemy rozwiązuje transport strunowy, więc przeciążenie tras transportowych, brak ich zabezpieczeń, zanieczyszczenie środowiska i wysokie zużycie energii elektrycznej. Moi drodzy Państwo, musimy być wdzięczni naszym przodkom, konstruktorom, że wymyślili w ogóle pojazdy, bo między innymi przez to nasza cywilizacja poszła do przodu, no ale zadaniem pierwszych konstruktorów było to, że oni te pojazdy zbudowali. Nikt wtedy nie patrzył na zużycie paliwa, bo też pojazdy te były dostępne tylko dla
osób zamożnych i bardzo dobrze zarabiających, natomiast świat współczesny to jest świat, w którym samochód jest normalnym narzędziem pracy. Obecnie producenci aut skupiają się przede wszystkim, żeby te auta były bezpieczne, wygodne i zużywały mało paliwa na 100 km. Natomiast z tym zużyciem paliwa to jest sytuacja taka, że im większa prędkość, tym powstaje większy opór powietrza i to zużycie paliwa nam rośnie. Dlatego dzisiejsi konstruktorzy uzyskali współczynnik oporu powietrza na poziomie 0,4, natomiast przy samochodach takich wyścigowych, gdzie widzicie tutaj takiego bolida rasowego, ten opór powietrza ma zupełnie inne zadanie, bo tutaj nikt nie patrzy na zużycie paliwa, tylko na to, że po prostu konstrukcja samochodu jest tak zbudowana, że jak on tnie to powietrze, to musi, proszę Państwa, być zrobiony tak, żeby on nam po prostu nie odfrunął. Drodzy Państwo, idziemy dalej, bo dochodzimy już naprawdę do konkretu. Nasze pojazdy, które są w tej chwili na drugim poziomie, mają tą zaletę, że u nich ten współczynnik oporu powietrza jest na bardzo niskim poziomie. I gdy weźmiemy dla przykładu nasze cudo techniki, ten Unibus, High Speed Unibus U4365, tak zwany Unilot, uzyskał opór powietrza na poziomie CX0065. Jest to praktycznie wykonalne dla pojazdów, które poruszają się po normalnych drogach, ponieważ ten opór powietrza od dołu został całkowicie zlikwidowany. A to, że my jesteśmy nad poziomem gruntu, powoduje to, że nasze pojazdy są dodatkowo opływowe i to zużycie tego, i ten opór powietrza jest naprawdę niewielki. A to się wiąże przede wszystkim ze zużyciem paliwa. I weźcie sobie teraz przykład Unibusa U4210, który zabiera 14 pasażerów na swój pokład i przy prędkości 100 km na godzinę zużywa zaledwie 3 litry. To w przeliczeniu jest szklanka na osobę. To weźcie Państwo, jakie to są koszty na dzień dzisiejszy. Natomiast jeżeli weźmiemy przykład naszego High Speed Unibus U4365, pojazdu, który w tej chwili, nie w tej chwili, proszę Państwa, za jakiś czas, czyli już niebawem, będzie osiągał prędkość na poziomie blisko 500 km na godzinę, to on będzie zużywał zaledwie 0,93 litra czy kilograma. No to weźcie sobie, jakie to są koszty. To ten nasz Unibus U4365 będzie porównywalny do transportu samolotowego. Możemy się zastanawiać, jak te pojazdy się poruszają, jak one są zabezpieczone, etc. Widzicie tutaj kolejny przykład Unibajka U4621, pojazdu, który waży blisko 750 kg, zabiera kolejno tam 8 osób na pokład, czyli to już mamy, drodzy Państwo, 1,5 tony i taki pojazd może sobie po takich cieniutkich szynach jechać z prędkością nawet do 150 km. Są to pojazdy głównie miejskie, więc proszę zastanówcie się, gdzie możemy uzyskać takie prędkości w dzisiejszych zatłoczonych miastach i aglomeracjach. Dalej, wiele osób może się zastanawiać, jak to jest zabezpieczone, czy to jest bezpieczne, bo czy te pojazdy się nie wykoleją, etc. Drodzy Państwo, każdy nasz pojazd jest wyposażony w koła silnikowe, które są jednocześnie mechanizmem napędu, jak i hamującym. Do tego mamy opatentowany system wykolejenia, który stwarza pełne bezpieczeństwo, na co mamy pełną certyfikację i patenty. Dzisiejszy stan dróg jest taki, a nie inny. Samochodów przybywa z roku na rok, natomiast drogi nie powstają tak szybko jak produkcja samochodów. Jest to naprawdę dosyć kosztowna i są to kosztowne inwestycje. Ja miałem okazję jechać dosłownie 2 tygodnie temu nad Morze Polskie. Dzięki, jak to mówią, Bogu, już mamy wybudowanych tych S-tras, trochę jest, więc ta podróż jest naprawdę już dosyć przyjemna, ale widzicie Państwo, ci, którzy są tam z południowej Polski, że ta droga Częstochowa-Gdańsk ciągnie się już tam chyba z 5 czy 6 lat i końca nie widać. To powoduje to, że to są ogromne koszty, jeżeli chodzi o pracę ludzką, materiały, sprzęty, wykupy ziemi i my jesteśmy po prostu alternatywą. Ta sama sprawa dotyczy dróg kolejowych.
Kilka przykładów bardzo fajnych, pokazujących, jak my wyglądamy w stosunku do istniejących typów transportu i konkurencji. Przede wszystkim ja lubię zawsze się opierać na koszcie kapitału, bo to jest, my jesteśmy tutaj przede wszystkim dla biznesu, moi drodzy Państwo, a biznes to jest pieniądze, które się wydaje, pieniądze, które się liczy i pieniądze, które się muszą w pewnym okresie eksploatacji zwrócić. I tak koszt kapitału na przykład naszego transportu Skyway, który jest tutaj określony taką zieloną barwą, w stosunku na przykład do wybudowania skrajnie powiem tutaj metra, to jest proszę Państwa przepaść, bo my mamy w zależności od typu naszych rodzajów, naszych linii, czy to będzie lekka, półsztywna, czy kratownica, koszt takiej jednego kilometra jest, kształtuje się od 3 do 8 milionów dolarów za kilometr bieżący. Natomiast takiego metra to już jest koszt blisko od 100 do 140 milionów za kilometr bieżący, więc to jest ogromna przepaść tutaj, jeżeli widzicie Państwo cenową, ale do tego jeszcze dochodzi następny element, element koszt zwrotu kapitału, więc nasze trasy przy wybudowanej infrastrukturze zwracają się na poziomie 7 lat, natomiast takie metro może być to nawet lat 40, to jest po prostu szokujące. Jeżeli weźmiemy sobie jeszcze zanieczyszczenie środowiska, dzisiaj ogólny trend światowy, wszyscy o tym mówią, praktycznie nie ma wiadomości, żeby się o tym nie mówiło. Mamy też tą przyjemność, że pan prezydent John Biden po otrzymaniu swojego stanowiska prezydenta USA, pierwszą rzeczą, którą podpisał, jednym z pierwszych tych swoich dekretów, było to, że wrócił do tej konwencji paryskiej, czyli ochrony środowiska. Więc widzicie Państwo, że jesteśmy w bardzo dobrym trendzie i w bardzo dobrym miejscu. Nasz transport jest praktycznie bezinwazyjny, bo my zajmujemy bardzo mało ziemi, czerpiemy nasze zasilanie głównie z energii, ze spalania śmieci, energii słonecznej, wiatrowej, więc jest to element czysto ekologiczny. Idziemy dalej. Mamy w tej chwili 7 typów pojazdów osobowych, od pojazdów lekkich typu Nivendu 4651 do tych bardzo szybkich, wspaniałych, wprost kosmicznej technologii Unibusa U4365. Natomiast niewątpliwą dumą, która napawa naszą firmę i naprawdę powinna każdego z inwestorów, to jest nasz transport towarowy. Mamy tutaj doskonały przykład Unikonta U4-19201. Jest to pojazd, który został w zasadzie wyproszony przez naszych przyszłych inwestorów. Jak żeśmy się zaangażowali w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, to na prośbę tamtejszych inwestorów został zaledwie półtora roku taki pojazd stworzony. On przechodzi w tej chwili testy w naszym Centrum Innowacyjnym w Szardzie. Poza tym mamy jeszcze transport do przewozu materiałów sypkich i paczek. Wszystkie te pojazdy są niezależne, które i mają własne systemy zasilania. Przy wybudowanej infrastrukturze mogą nawet dojechać na odległość do 10 tysięcy kilometrów. Przykład takiego fotomontażu, jak można wykorzystać naszą technologię, widzicie tutaj nad kratownicy eskapadzie tak zwanej, pojazd Unikont na górnym poziomie, a na dolnym Unibuzu 4210, który porusza się powiedzmy międzymiastowo. I mój faworyt, taki osobisty, którym ja jestem zachwycony, drodzy Państwo, to jest system portowy, to jest tak genialne i zarazie proste i banalne rozwiązanie, banalne w mowie, bo w konstrukcji to oczywiście jest skomplikowane, które powoduje to, że my możemy wyprowadzić nasz transport bezpośrednio, powiedzmy od fabryki, czy tam jakiejś tam kopalni piasku, czy jakiś tam rud żelaza, bezpośrednio na tankowce w morze, gdzie nawet wychodzimy z naszą infrastrukturą od 15 do 20 kilometrów, bo mórz i oceanów, no fantastyczne rozwiązanie, naprawdę. Jako firma działamy oczywiście na najwyższych standardach, pracujemy w oparciu o certyfikaty, patenty i podobne dokumenty, natomiast takim istotnym dokumentem, który żeśmy otrzymali, to był certyfikat ISO 9001-2015. W lutym 2018 roku uzyskaliśmy ten dokument, ten ISO, który świadczy o tym, że nasze przepływ naszych dokumentów i
i z tym związane wszystkie sprawy są na najwyższym poziomie, a jednostką certyfikującą była tutaj TÜV Stirling. Ponad 80 patentów na dzień dzisiejszy. Mamy patenty, drodzy Państwo, zabezpieczone od Stanów Zjednoczonych po Chiny. Wiecie, to jest taki rynek, którym zawsze jest, można powiedzieć, taki dosyć dyskusyjny, ale tam jesteśmy pozabezpieczani, możecie być spokojni. Pan Junicki ze swoją załogą dba o to, żebyśmy nasza technologia była chroniona. Przykładem tego jest doskonale nowy budynek SV Plaza oddany w ubiegłym roku, 9 tysięcy metrów. Tutaj jest większość naszych biur projektowych. Mobus stworzony po to przede wszystkim, żeby ten przepływ tych dokumentów był w jednym miejscu, aby nasza technologia nie była na zewnątrz, poza budynkiem, dla ochrony naszych tajemnic po prostu firmy, bo wiecie Państwo, że wywiad gospodarczy nie śpi. A poza tym w budynku, w tej chwili w firmie pracuje ponad 600 osób. Przed pandemią było nas około 1000, w tej chwili zostali ludzie najbardziej wartościowi, potrzebni i to jest załoga międzynarodowa. Podobna sytuacja ma się z naszym drugim budynkiem, biurowcem. To jest biurowiec, który jeszcze do połowy 2019 roku był w połowie, nasz połowa była wynajmowana. Pan Junicki z zarządem doszedł do wniosku, że wykupimy resztę właśnie po to, żeby chronić nasze tajemnice, żeby nie wynajmować, bo to jest i wy i ja jestem między innymi właścicielem tego budynku, żeby za to nie płacić niepotrzebnie, bo raz wydane pieniądze będą później procentować przez długie lata. Następna sprawa to nasze zakłady produkcyjne. Mamy ich w tej chwili 3. To jest duma nasza, bo wszystkie pojazdy, które widzieliście Państwo na tych slajdach poprzednich, powstają w naszych zakładach i naprawdę tutaj chylić czoła dla przewidywania umiejętności i wizji pana Junickiego, który potrafił zamówić maszyny, urządzenia kilka miesięcy wcześniej przed pandemią i to spowodowało, że te ruchy, które mieliśmy w tamtym roku spowodowane pandemią, nie za bardzo po prostu wpłynęły na naszą pracę i produkcję. Miejsce szczególne, i to musicie Państwo wiedzieć, bo ja bym chciał, że wszystkie osoby, które tutaj są na tej prezentacji, aby je kiedyś w życiu odwiedziły, bo to jest tak jak być w Rzymie i papieża nie widać, albo być w Mekce, tak jak mają muzułmanie. No, może to jest przykład skrajny, ale to jest miejsce, w którym jest certyfikowana nasza technologia, to jest poligon w Malinachorce. Widzicie go już tu po rekultywacji. To jest teren ponad 40 hektarów, który otrzymaliśmy od ówczesnego i obecnego prezydenta Białorusi, pana Aleksandra Łukaszenki, gdzie było tam taki poligon dla czołgów i transporterów opancerzonych. Tam blisko pół roku to była rekultywacja tego terenu, bo to było rozkopane, rozryte. Tu już mamy po takiej, widzimy już tutaj rekultywacji. No i taką makietę komputerową, jak to miało zadziać się w roku 2016. Ja byłem tam trzykrotnie i powiem Państwu, że tu macie real, za bardzo ta makieta się od tego, co jest w realu, nie różni. W tej chwili mamy tutaj na zdjęciu 5 tras, na dzień dzisiejszy wybudowanych jest 7. Tu w głębi takie te białe budynki to są miejsca, gdzie są takie siłownie, w którym są testowane nasze urządzenia. Bo na jednym ze spotkań pan Junicki powiedział, że na przykład koło do parowozu było, które jeździ, czy do lokomotywy od blisko 150 lat, to już jest wytestowane w każdą stronę. Natomiast nasza technologia ma dopiero 5-6 rok jej idzie. Więc widzicie Państwo, w jakim tempie to wszystko powstaje. To jest naprawdę szacunek i podziw dla ogromu pracy, którą robią nasi inżynierowie, konstruktorzy i wszyscy pracownicy, którzy są przy produkcji bezpośredniej. Zdjęcia z realu, wykorzystywanie i tu jest ta filozofia firmy właśnie pokazana, czyli górą nasz transport, zarówno osobowy, jak i towarowy, a dołem ma rosnąć. Mają rosnąć zboża, mają rosnąć drzewa, krzewy, ta ziemia ma nas cieszyć, my mamy z niej korzystać, a nie ją betonować i asfaltować, drodzy Państwo. Inacza przyszłość, miejsce, w którym w tej chwili największy nacisk jest firmy Centrum Innowacyjne w Szardży. Tu macie makietę, jak to wszystko będzie wyglądało. Za chwilę zobaczycie zdjęcia z realu. Tu mamy zdjęcie z realu z 2019 roku. Mamy rok 2021, już połowa roku za nami, bo dzisiaj mamy 1 lipca.
I chcę Państwu powiedzieć, że na tę chwilę już mamy przetestowaną naszą linię na unikat tropikalny razem z pasażerami do Expo 2020, organizowanym w październiku 2021. Będziemy mieli już też certyfikowaną naszą linię do przewozu transportu towarowego. Wszystko to dzięki temu tutaj szacownemu panu, jego wysokość, Szejk Sultan bin Mohammed al-Kaszmini, bardzo wykształcony człowiek, wizjoner. To jest osoba, która się przyczyniła do tego, że nasz transport strunowy znalazł się w Centrum Innowacyjnym w Szardży. Był on tam również kilkakrotnie na wizycie. Tu widzicie zdjęcie z powitania delegacji pana Sultana bin Mohammed al-Kaszminiego przez pana Junickiego i naszych współpracowników. I przyszłość następna powiązana z transportem strunowym to jest między innymi to, za co pan Junicki dostał te granty, czyli miasta linearne. Tu widzicie tak zwane ekodomy. To są domy wykonane w konstrukcji drewnianej, gdzie dzięki technologii strunowej, która będzie przebiegała wkoło tych budynków, to życie będzie po prostu takie czysto ekstra ekologiczne. Przykład kolejny, miasto linearne, nowe pojęcie w urbanistyce, pokazujące, jak można wykorzystać nasz transport strunowy. Widzicie tutaj dwie trasy u góry, taką powiedzmy międzymiastową i dolną na Eskapadzie, gdzie dojście z budynku do takiej trasy to jest ma trwać niespełna 5 do 7 minut i dzięki temu unikniemy transportowi samochodowemu, żeby się go po prostu wykluczy. Poza tym na naszych Eskapadach można jeszcze prowadzić dodatkowo linię telefoniczną, światłowód, wodę, także to bardzo w dużym stopniu pomniejszy koszty budowy i eksploatacji takich miast i osiedli. I teraz, co my mamy na dzień dzisiejszy? Nasz projekt składa się z 15 etapów, projekt 1.15, technologia wymyślona w roku 1978, czyli już blisko 40 lat. Proszę Państwa, i w tym kształcie, w którym my się dzisiaj spotkaliśmy, to jest etapów 15, czyli inżynieria, budowa, demonstracja i realizacja, implementacja. My jesteśmy w podetapie 14, jest podpunkt drugi, podetap drugi. Od etapu 13 został podzielony jeszcze na trzy podetapy, więc widzicie, że został nam drugi i mamy etap 15, czyli zakończenie naszych prac, certyfikacja, opatentowanie, wybudowana przynajmniej jedna trasa adresowa czy celowa, tłumaczę o co chodzi. To jest projekt komercyjny, gdzie jest wybudowana jakaś tam jedna trasa, odebrana dywidenda i wychodzimy na rynki zewnętrzne z naszą technologią, sprzedajemy ją na cały świat. Więc od blisko tygodnia czasu jesteśmy w 14 etapie, drugim podetapie. Ja sugeruję to w ten sposób, jest to moje prywatne zdanie, że jeżeli w tej chwili mamy możliwość inwestowania w technologię i te okresy inwestowania są przez około 5 miesięcy, więc myślę, że do końca roku będziemy mieć już 14.3 i będziemy wchodzić w etap 15. Z czym się wiąże etap 15? Z tym, że mamy zakończenie naszej technologii, no i wartość naszego udziału będzie na poziomie 1 dolara. Więc drodzy Państwo, ten kto może, niech się mocno zastanowi, co zrobić z tym dalej. I reasumując, jaki jest ten transport Skyway? No przede wszystkim innowacyjny, nie ma takiego drugiego na świecie, nie możecie go przerównywać do żadnych kolejek górskich, czy tam jakichś tam elektrycznych, nie, tego nie ma. Nadziemny, bo jest od 5 do 150 metrów nad poziomem gruntu, wysoką prędkością, transport osobowy nawet do prędkości 500 km na godzinę, transport towarowy 120, bezpieczny, bo na drugim poziomie mamy wszelkie systemy antywykolejeniowe, mamy to wszystko popatentowane, ekonomiczny, bo zarówno w budowie, jak i w eksploatacji, łatwo integralny, bo możemy go stawiać w nowych budynkach, w nowych infrastrukturach, jak również istniejących, no i przede wszystkim przyjazny środowisku. Drodzy Państwo, tyle w tej części. Starałem się Państwu wyjaśnić, na czym polega transport strunowy, jakie są jego zalety, bo wady nie ma, bo jest najlepszy w tej chwili na świecie. Jest najlepszą alternatywą, według mnie. Gorąco Was zapraszam do tego, abyście byli gorącymi propagatorami tej technologii. Ja ją kocham całym sercem, taką otwartą miłością pierwotną. Gdzie mogę o niej mówię, jak mogę pokazuję. I chciałbym, żebyście wy byli również twarzą tego i
Jeżeli macie takie możliwości, przekazujcie te informacje dalej. Tyle w tej części. Dziękuję za uwagę. Zobaczymy sobie teraz krótki film, taki podsumowujący jeszcze. I przejdziemy, drodzy Państwo, do możliwości inwestycji w naszym transporcie. Przechodzimy do następnego punktu. Aktualne promocje Skyward Community. Drodzy Państwo, otóż od ubiegłego tygodnia, 25 czerwca, weszliśmy w 14 etap, drugi podetap. Spowodowało to między innymi takie zmiany, że nasze udziały, które mamy w tej chwili w ofercie do i możliwość zainwestowania w technologię transportu strunowego uległy zmniejszeniu. I chciałem Państwu pokazać, jak to wygląda na dzień dzisiejszy, bo jest to w zasadzie pierwsza odsłona nasza po drugim etapie.
Chwileczkę. Dobrze, bo to zawsze później wchodzą dwa ekrany. OK. Jest to nasza pierwsza odsłona i chciałbym przedstawić, jak to wygląda na dzień dzisiejszy. Obecnie mamy do zaoferowania dla Państwa część pakietów, w które możemy zainwestować zarówno na raty, jak i przy zakupie gotówkowym. Mamy tutaj kilka możliwości. Mamy taki pakiet InnoTrans, który w tej chwili jest dla tak zwanych inwestorów dynamicznych, którzy w danym etapie, podetapie dokonują inwestycji na poziomie 1000 dolarów i on ma tą zaletę, że on jest po prostu wzrastający. I tak, jeżeli zainwestujemy 1000 dolarów, uzyskamy 30 tysięcy udziałów, następny 1034 i kolejny 1044 tysiące dolarów. Możemy również poprzez taką inwestycję mieć możliwość podwojenia swoich udziałów. Wszystkie te szczegóły macie Państwo w biurach osobistych albo osoby, które Was zaprosiły, Wam to dokładnie wyjaśnią. Bardzo dobrze to też tłumaczy Pan Mariusz Doczmański na swoich webinarach dotyczących duplikacji. Kolejnym takim dosyć istotnym pakietem, który ma dosyć duże wzięcie ze względu na swoją specyfikę, jest pakiet Maluszek i Student, bo to są pakiety głównie zakupywane przez rodziców i dziadków dla swoich wnuków i dzieci. One powodują to, że kupujemy takie pakiety na swoje nazwisko, natomiast warunek jest tam taki, że trzeba dodać jeszcze w przypadku Maluszka metrykę urodzenia dziecka. Później po osiągnięciu wieku 18 lat te pakiety przechodzą na naszych podopiecznych. Kolejną możliwością inwestycji w naszą technologię są pakiety tak zwanych dużych inwestorów. To są pakiety za gotówkę. Tutaj mamy możliwość kupienia pakietu za 150 tysięcy dolarów. Mamy ich aż 8 milionów 100 w dyskoncie 54. Ja wytłumaczę, co to dyskonto. Dyskonto to jest ilość, drodzy Państwo, centów, które dajemy na dolara. I tak tutaj też mamy możliwość później zwiększania takich swoich udziałów poprzez 2 razy 2 razy 2, czyli taką inwestycję możemy sobie podwoić. No jest to kwota wysoka, życzę Państwu takich inwestorów i samych takich inwestycji, bo jak wiecie, my mamy zapisane w memorandum, że gdy nasza technologia osiągnie już tam pewien etap, 15 skończony, to wartość naszych udziałów będzie na poziomie 1 dolara. Idziemy dalej. Kolejne możliwości inwestycji to są również dla dużych inwestorów, którzy sobie chcą kupić na raty. Mamy tutaj taki pakiet za 50 tysięcy dolarów, to jest tych udziałów 2 miliony 300, bardzo dobre dyskonto 46, też mamy możliwość jego podwojenia. Pakiet ratalny za 5 tysięcy dolarów, tutaj mamy 165 tysięcy, dyskonto 33 i te pakiety są do spłaty przez 5 miesięcy. Więc to jest to, co ja Państwu mówiłem tam chwilę wcześniej. Jeszcze do niedawna można było te pakiety mieć na przedział około 10 miesięcy, natomiast w tej chwili skrócone są do 5, więc dla mnie to sugeruje taką, jest to taka informacja, że po prostu ten etap będzie trwał około 5 miesięcy i wchodzimy w następny. Ale to jest, zaznaczam, moje prywatne zdanie. Natomiast te najbardziej takie, najbardziej popularne pakiety to są pakiety Start, Senior, Stabilny i Biznes. To są pakiety od 250 do 2000 dolarów. To są pakiety, które są praktycznie dostępne dla każdego w zależności od osobności portfela. Ja jestem zwolennikiem zakupu dwóch. Moja filozofia: kup duży i mały. Dlatego, że jeżeli byście Państwo zainwestowali sobie przykładowo 250 dolarów w pakiet Start, to mamy tych udziałów w tej chwili 5500, a taki powiedzmy stabilny za 1000 dolarów, mamy tych pakietów, tych udziałów, proszę Państwa, 28 tysięcy. To jest prosty przelicznik. Jeden pakiet równa się 1 dolar.
i załóżmy, że ten pakiet start będzie możliwość tam powiedzmy upłynienia, weźmiemy za niego te 5,5 tysiąca dolarów, zapłacimy podatek. Nasza inwestycja to była 1250 dolarów, więc pokryje nam naszą inwestycję, jeszcze zostawi nam fajny kawałek grosza na dalsze nasze albo reinwestycje, albo korzystanie z tego. Natomiast ten pakiet większy zostawiamy sobie na czas, kiedy nasze akcje będą, jak to mówią, szybować w górę, czyli ich wartość będzie z miesiąca, z roku na roku wzrastać. Możemy je po prostu sobie w pewnym momencie spieniężyć. Będziemy otrzymywać od nich również dywidendę albo zostawić sobie na jesień życia. A jak macie Państwo taką chęć, to i przekażecie swoim potomnym, ponieważ nasze udziały są dziedziczne. Kolejna możliwość to jest tak zwane inwestowanie dla naszych partnerów. Drodzy Państwo, każda osoba, która ze swojego poręczenia pozyska partnera do biznesu, będzie otrzymuje od niej tak zwany bonus, czyli tam tak zwaną prowizję. I dzięki temu swojej pracy i zaangażowaniu może część tego wkładu swojego partnera, który zainwestował, otrzymać na tak zwane swoje konto bonusowe. I dzięki swojej pracy, zaangażowaniu będzie zbierała w sobie tam swoje środki i z tego konta może również zakupić udziały i zostać pełnoprawnym partnerem. Ja tu mówię o osobach, które się zarejestrują do firmy, bo to jest bezpłatne, a poprzez swoją pracę taką marketingową, osobistą, pozyskiwaniu partnerów uzyskają te swoje prowizje na konta bonusowe i stamtąd sobie już później mogą bez najmniejszego problemu dokonać inwestycji z konta bonusowego. Natomiast osoby, które nie chcą kupować na raty, nie chcą, drodzy Państwo, kupować w jakichś tam terminach, mają już też możliwość zainwestowania w tak zwane bezpośrednie zakupy i tutaj można to już czynić od 50 dolarów aż do 150 tysięcy. Dlaczego to jest takie istotne? Bo, drodzy Państwo, pamiętajcie o jednej bardzo ważnej rzeczy, że nasz projekt składa się z etapu 1.15. To są te etapy, w których były możliwości inwestowania tam z różnym dyskontem, ale tutaj nawet jakbyśmy kupili za 50 czy tam 200 dolarów sobie takie udziały, to one spowodują to, że w przyszłości jak będziemy już projekt nasz zostanie zakończony, będzie możliwość inwestowania tylko i wyłącznie w projekty adresowe, to wy jako inwestorzy w projekcie tak zwanym głównym będziecie taką możliwość mieli, a to się już wiąże z zupełnie innymi kosztami i profitami w przyszłości. Tyle o tych promocjach. Są nadal fantastyczne, drodzy Państwo. Jeżeli macie takie możliwości, inwestujcie sami, wspierajcie naszą technologię. Jeżeli macie na myśli jakichś swoich partnerów, rodzinę, znajomych, to jak najbardziej gorąco zachęcajcie do tego. Jeżeli macie problemy z przekazaniem tych informacji, proszę, dzwońcie, piszcie do nas. My jesteśmy dostępni na tych czatach ogólnych naszych na Skype'ie, tam gdzie dajemy nasze ogłoszenia i jestem zawsze gotów każdemu pomóc bez względu czy to jest z mojej linii tam tej sponsorskiej czy nie, dla mnie to nie ma najmniejszego znaczenia, ja jestem w stanie każdemu pomóc, dlatego że na sercu leży nam przede wszystkim nasza technologia, bo im więcej nas, tym szybciej to się wszystko zakończy. I tyle o dzisiejszych promocjach. Życzę głębokich przemyśleń, dobrych ruchów inwestycyjnych, radości w sercu. I drodzy Państwo, jesteśmy w 14 etapie, w drugim podetapie. Do końca została nam jedna prosta, więc zapraszam serdecznie na kolejne spotkanie, które odbędzie się 15 lipca o godzinie 20. Temat technologia. Spotkamy się tam razem z Państwem. Na dzień dzisiejszy dziękuję serdecznie. Zapraszam i życzę wszystkiego najlepszego.